które się okazało. I tak, jako punkt trzeci będzie projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Bajecznej w widowni Ofiar Dąbia w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt czwarty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rakowickiej 14. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt piąty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Dukatów 1. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt szósty to już będzie to, co jest wprowadzone, czyli projekt zarządu w sprawie zmian planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Rzeszówki na 2013 rok. Następnie będzie jako punkt siódmy projekt Komisji Zdrowia w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Jako punkt ósmy będzie projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jako punkt dziewiąty projekt Komisji Edukacji w sprawie zmiany uchwały. To się nie zmienia. Jako punkt dziesiąty będzie projekt zarządu w sprawie korekty, tak jak jest w projekcie porządku obrad. Dziesiąty jako jedenasty projekt zarządu w sprawie zmiany uchwały numer 25. Tak, to będzie jako punkt 11. I teraz będziemy głosować nad punktem 12, czyli projekt zarządu w sprawie wycofania z wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Brzeguszki do realizacji w latach 2013-2014. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego zadania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Że jako punkt 13 projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Handlu i Usług w sprawie zbycia działki przy Widok. To jest jako punkt 13. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej imienia Handlu i Usług w sprawie kompleksowego remontu Doliny Krasnowskiego, to jest jako punkt 14. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 15 projekt zarządu w sprawie korekty uchwały numer 26/266 w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie tworzenia i utrzymania zieleńców wraz z nową architekturą oraz tworzenia modernizacji utrzymania ogródków jordanowskich na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 16. Projekt zarządu w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 17 projekt zarządu w sprawie wyłonienia wykonawców zadania powierzonego w zakresie remontu dróg, chodników i oświetlenia w 2013 roku. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Projekt zarządu w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy na 2013 rok. Kto z Państwa jest za? Za punkt 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 19. Mam jeszcze jakiś projekt? Przecież mój. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie przebudowy linii tramwajowej na odcinku ulicy Mowickiej, plac centralny systemem sterowania w Krakowie. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 20. Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 21. Projekt zarządu w sprawie uwag do wersji roboczej nowego subiektu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jako punkt 22. Oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym projektem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. W związku z tym, że do Rady Dzielnicy nie wpłynęły ani do zarządu żadne uwagi, uznaje się protokół za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę Janusza Łyczkę o zreferowanie projektu.